prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Przed nami kolejny vlog z balkonu. Przy okazji z dupy, ale i z balkonu. Słuchajcie, o czym dzisiaj? W sumie to dzisiaj powiem szczerze, że miałam jakiś taki dzień, że w końcu jakoś tak się wyspałam. Na zasadzie padłam tam bodajże o godzinie 6 rano, ale do 15 to spałam jak zabita, chyba tylko zaraz się obudziłam, to tam około 9. Jak na mnie to się budzę zazwyczaj po 5-6 razy, to jest bardzo dobry wynik. Ja się w międzyczasie będę bawić, w sumie to się nie będę bawić, to odłożę. Zaraz wam powiem co. No, później jakoś tak wstałam i stwierdziłam, że... A, zajrzałam pod łóżko. A, bo kropa mi znowu tą łapkę na mógł rzuciła gdzieś. I zajrzałam pod łóżko, żeby ogarnąć jak... Gdzie ona jest, tak? No, ale że się kapłam, że mam tam dość sporo ilość kurzu, to stwierdziłam, że sobie posprzątam pokoik, więc się wziąłem za robotę, wiecie. Kurwa, kurze, odkurzanie, mycie podłogi, w ogóle, nie? Total. Ale to w sumie bardzo dobrze wyszło. A dlaczego bardzo dobrze wyszło, to wam zaraz powiem. Słuchajcie, ja mam taki motyw, że też u mnie w domu przynajmniej zawsze tak było. Mój ojciec jest... No, nie oszukujmy się, nieudacznikiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace domowe. No, on płot pomaluje, w ogródku coś tam u babci ogarnie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o naprawę czegokolwiek, to jest po prostu dupa. I u mnie zawsze tym zajmowała się mama. Jakoś tak ja mam to po niej, tak? Że potrafię, nie wiem, podpiąć DVD do telewizora, nie wiem. Potrafię, wierzę, poodłączać głośniki, pozałączać je ponownie i tak dalej. Bo to zawsze ja, mama i brat jakoś tak, nie wiem, byliśmy od tej technicznej strony. To ewidentnie mieliśmy po mamie. I ogólnie motyw jest taki, że no to jest jak ostatnio, co mi się prysznic, że mi się zrąbały te roleczki, tak, ja je znalazłam i ja je sobie zamontowałam bez problemu, nie widziałam w tym nic złego. Także ja potrafię naprawiać różne rzeczy. Sklejać, przyklejać, doklejać, ba swego czasu nawet płytki kładłam, potrafię położyć panele podłogowe, potrafię malować ściany. Także tragedii nie ma. Zresztą właśnie, kurwa, koma. Już nie ma. No. Także po prostu jest wiele, wiele rzeczy, które ja potrafię zrobić. Jeżeli chodzi o to kładzenie na przykład paneli, to po prostu robiliśmy remont u mojego kumpla, wtedy przyszłej teściowej, teraz to już w sumie nawet nie są może. Mniejsza o to, po prostu robiliśmy remont u mamy mojej koleżanki, tak? I tam po prostu, jako że to były wakacje, to po prostu tak, żeby zabić nudę, to tam po prostu chodziliśmy i pomagaliśmy. No i tam właśnie malowaliśmy ściany, kładliśmy panele, kładliśmy tapety. Wszystko przetrwało, więc jest okej. Także ja trochę umiem zrobić, no to z tym kładzeniem kafelków, no nie powiem, żebym sama położyła, natomiast jak u nas był remont, to gdzieś tam jakieś pierwsze płytki kładłam, tudzież jak u siostry ciotecznej robiliśmy łazienkę, jak ona pojechała na wakacje, to ja z jej narzeczonym, teraz już mężem, robiliśmy jej tam remont w łazience, znaczy on kładł płytki, ja fugę sama kładłam i fuga do tej pory jest. Także jest trochę tego, znaczy myślę, że jest. Chyba, że zmieniali skupanie, ale nie, no wątpię. No nieważne, no ale coś tam robiłam, tak? Czyli tragedii nie ma. I słuchajcie, tak dzisiaj właśnie robiłam porządek w różnych miejscach w pokoju i wpadłam na słuchawki swoje te plantroniki, przy których mi pękła budowa, tak? Znaczy pękły mi na połąku. No i ja ostatnio jestem właśnie strasznie na etapie szukania słuchawek i ja szukam słuchawek dniami i nocami. I chcę takie typowo właśnie do gier. I to, co ja od słuchawek wymagam, to, żeby miały po pierwsze duże te takie muszelki na uszy, żeby były wygodne, żeby miały regulację głośności na kablu, to jest dla mnie bardzo ważne. I żeby były, no już aktualnie, jak się zaczynało od słuchawek do 100, tak już teraz są aktualnie słuchawki do 200, góra 210 z przesyłką, powiedzmy tam, z Allegro, tak? I szukam cały czas moich facebookowych, tym napierdzielam i również w sumie do was, jeżeli
jakaś kobieta się dość dziwnie patrzy. Mniejsza o to. Jeżeli byście mieli, nie wiem, jakiś pomysł co do tego, jakie te słuchawki mogą kupić, to piszcie mi czy w komentarzach, czy mi wysyłajcie, nie wiem, na PW linki do Allegra. No ale tak jak mówię, musi mieć regulację głośności, muszą być wygodne, muszą mieć dość spore, muszą być wytrzymałe, bo przy moich kotach to wiecie jak jest. Dlatego ja bardzo ceniłam te Plantroniki, bo one mi ponad rok bez problemu trzymały. Jak mi się kurwa kreatywki rozjebały tam chyba po 3 miesiącach, jak te drugie kreatywki mi się kurwa po 3 dniach rozdupczyły. W sumie kot pomógł, ale kabel był taki, że od razu był do wyjebania. Także po prostu kreatywki jakiekolwiek odpadają, natomiast wszystko inne, co z przesyłką kosztuje do 210 zł, chętnie ogarnę. Wiele osób mi polecało Silver Steel, kurwa Siberianki jakieś V2, natomiast jest jeden problem z tymi słuchawkami, bo one wyglądają naprawdę spoko i ja już byłam skłonna je kupować, aż sobie doczytałam taki jeden drobny szczególik, że one wszystkie, które się mieszczą w moim przedziale cenowym, przysyłane są z Chin i wysyłka trwa nawet do 2 miesięcy. Tudzież nawet do miesiąca, co i tak no czekać na słuchawki raczej średnio. Ja mam straszny problem z tymi, które dostałam teraz, nawet nie wiem, one nie są jakieś tam Cube, coś tam, jakieś no, dupy nie urywały, tak? Natomiast one mają jeden wielki problem, one są cholernie ciężkie. I przy tym jak ja, nie wiem, grając w jakąś grę, spędzam tam parę godzin, to jest po prostu masakra, bo po pierwsze mają małe uszy, więc uciskają mnie w uszy, po drugie są ciężkie, są po prostu ciężkie, więc gniotą mnie w łeb, tak? I już po prostu z nimi nie wytrzymuję, kasę będę mieć dopiero za jakiś tydzień, więc no jeszcze coś muszę pokombinować. No i słuchajcie, znalazłam tak dzisiaj te moje Plantroniki i w sumie tak patrzę, że tylko to jest po prostu pęknięte, one dalej działają. Więc niewiele myśląc, otworzyłam drzwi wejściowe, wyszłam sobie na korytarz, dzwonię do sąsiada z naprzeciwka. Słuchajcie, mam ogólnie zarąbistych sąsiadów, naprawdę, i to kuźwa praktycznie wszystkich. No, oprócz jednej, z którą się tam za bardzo nie lubimy, to naprawdę kuźwa wszyscy, wiecie, jak trzeba to pomogą, jak długo nie widzą, to się interesują. I naprawdę, naprawdę spoko. I sąsiedzi już niejednokrotnie mogą na sąsiadów liczyć. To też właśnie Grzesiu z pierwszego piętra, co mi pomaga z akumulatorem, czy w ogóle z autem. Ogólnie, tutaj nawet sąsiedzi z pierwszej, czy tam trzeciej klatki, którzy gdzieś tam znam, czy z czwartej. Chociaż z czwartej to znam tylko jedną osobę. No, mniejsza o to. No, ale jak się ich zna i się ma jakiś problem, to naprawdę trzeba przyznać, że ludzie się po prostu nie wypną na ciebie, tylko ci pomogą. Także poszłam do sąsiada, żeby od niego pożyczyć taśmę, bo ja gdzieś miałam swoją tą taką kurwa izolacyjną. Ja ją gdzieś miałam w aucie i ja nie wiem, czy jej czasem ze swoim starym autem nie sprzedałam. Nie wiem, będę sobie musiała chyba kupić nową. No mniejsza to, w każdym razie właśnie uderzyłam i mówię, że pękły mi słuchawki i po prostu potrzebowałam kawałka taśmy, żeby je zakleić, nie? To sąsiad stwierdził, że jak zakleję, to jestem zdolna. Jestem zdolna. Także słuchajcie, Plantroniki póki co się trzymają. Tutaj jak widzicie, są sklejone. Co prawda chyba nie wyciągnę już teraz mikrofonu z nich, znaczy bo go sobie zakleiłam po prostu. Ale są, działają, nawet je na łeb mogę wsadzić. Czy no dobra, teraz przesunęłam sobie, bo wyglądało dziwnie. No, to jest ogólnie wszystko do dopasowania, bo jakoś tak dziwnie na jedną stronę leżą. W każdym bądź razie są sklejone, dobrze w nich słuchać. One są kurde fajne, są pod względem takim, że są... A, dalej chyba nie wsunę. No dobra. Ale są ogólnie leciutkie i naprawdę spoko się z nich korzysta, tak? Także mogę sobie siedzieć i umcyk, umcyk. One mają jedną bardzo ważną rzecz, one mają pancerny kabel, on jest nie do rozjebania. Tyle wam mogę powiedzieć po swoich doświadczeniach, dlatego też się zastanawiam nad najnowszym modelem, znaczy nowszym modelem Plantroników, właśnie Gamecomami 780. One tam już mają jakiś taki bardziej dojebany dźwięk i w ogóle. I właśnie nad nimi się także zastanawiam. No nad tymi Siberianami się zastanawiam, no ale jak mówię, no czekać kurwa miesiąc na słuchawki, to mi się średnio widzi, no. Nie wiem jak długo mi wytrzyma to sklejenie, a jednak jakby nie patrzeć na słuchawki, od których gdzieś tam łeb boli, co po prostu ostatnio już jest właśnie nagminne. Mówię o tych moich wcześniejszych, to jest po prostu jakaś masakra, tak? Także nie wiem, może mi pod tym względem pomożecie, ale jak widzicie, Kinemaster wszystko naprawi, nawet sobie słuchawki sklei. Jeżeli tylko mam sprzęt, z którego mogę korzystać. Ja silikonuję, ja się ogólnie no, nie boję się
naprawiania różnych rzeczy, tudzież rozkręcania czegoś, żeby coś sprawdzić. Przecież jak miałam problem z wentylatorkiem w kompie, to bez problemu, kurwa, jebie, bo budowa, jebie, kurwa, karta, czyścimy wszystko, jebie, rozkręcam wszystko, później wszystko skręcam i działa. Także ja się tego typu rzeczy nie boję i bardzo się cieszę, że to mam po mamie, wiecie. No, także ogólnie dzisiaj sobie, nie wiem, może w nocy coś ponagrywam dla was, może jakoś tego Fable. No, tak sobie myślę, że w sumie mogłabym. No. Nie, bo się zastanawiam nad krótką pogadanką dzisiaj, ale nie wiem, nie, jeszcze nie dzisiaj. Poczekajcie sobie jeszcze trochę, jeszcze sobie poczekajcie, jakoś tak dzisiaj. Jeszcze nie ten humor na pogadankę, chociaż już jest lepiej, bo właśnie jak jest taki dzień, że wstanę i coś zrobię na zasadzie właśnie posprzątania pokoju, naprawienia słuchawek, że coś się dzieje, to od razu się coś tam bardziej chce. No, także misiaczki ja chyba będę kończyć. Idę sobie w końcu. Jeszcze muszę skończyć oglądać Masterchefa w ogóle, słuchajcie. No jest już okolica godziny 19, a jak wstałam o tej 15, to jeszcze ani jednej gry nie odpaliłam. Co jest troszeczkę w moim wykonaniu dziwne, no ale co, musiałam obejrzeć The Lost of Us u Kamila, a później obejrzeć dwa odcinki Masterchefa, już aktualnie kończę oglądać drugi. Także no normalnie nie było kiedy jeszcze właśnie tu sprzątanie, tu coś tam. Ciągle coś się dzieje, no masakra. Masakra. W ogóle mój ojciec dzisiaj miał za zadanie kupić kotom suchą karmę. Kupił, co prawda nie kupił tej whiskasowej, tylko kupił tam jakąś mieszankę paru innych. Co jest w sumie dobre, bo one lubią, jak im się zmienia tam suchą karmę, nie? Tylko po prostu Talib ma uczulenie na niektóre jedną jakąś tam chyba od Kitiketa i będę musiała po prostu uważać, czy się uczulenie nie pojawia, ale jestem dobrej myśli. Także słuchajcie, to jest w ogóle najlepszy z motyw, bo nie kupuję tego zazwyczaj w tych takich opakowaniach, wiecie, w sklepie zapakowanych, tak? Tylko w takich punktach, jak u siebie mam, nie wiem, chociażby w Jagiellończykach, jak ktoś mieszka w Częstochowie, to wie, gdzie to jest. I tam są po prostu punkty, no i ludzie tam mają w różnych tych, no i biorę sobie na przykład mieszankę, oho, kropoż miacz, mieszankę różnych smaków, tak? I to jest taki motyw, że to jest zazwyczaj w zrywce. Więc motyw jest taki, że ja biorę taki, mam specjalny do nabierania na karmę, tak? Znaczy to było kiedyś dołączone do proszku, do nabierania proszku. Znaczy nie ma tam proszku, ale wiecie, o co chodzi. No, także nabieram tą karmę, wrzucam im do miski, no i miska jest, składa się z dwóch członów, tak? Znaczy w sensie, że jest, no jest miską podzieloną na, no kurwa, wiecie, o co chodzi, tak? Dwukomorowa miska po prostu. I tak, i to jest nasypane. I tak, z jednej komory je futrzak, z drugiej je Talib, a kropa stoi na szafce i wpierdala ze zrywki, no. Po prostu to jest zawsze widok amazing, jak przychodzi świeża karma. I że są zachwycona. Boże, nawet nie wiecie, jak się jaram tym, że będę sobie mogła znowu w tych słuchawkach posiedzieć. Zajebiste. No ja to może bym ich nawet nie zmieniała, gdyby nie fakt, że wiem, że to za długo nie wytrzyma ta moja konstrukcja. Natomiast cieszę się, że przynajmniej przez, mam nadzieję, parę dni będę mogła z nich korzystać. Także trzymajcie kciuki i podsyłajcie mi swoje propozycje słuchawek. No, muszą być wygodne i musi z nich dobrze dźwięk, w sensie, wiecie, o co chodzi, no jak się jednak gra, to dobry dźwięk, dobrze brzmiący dźwięk jest podstawą. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mili widzowie, pozdrawiam was, kina. A, jest nowe intro, mam nadzieję, że wam się podoba. Zrobił je standardowo Uchara. Jezus, jaki ty masz tam Andrzej numerek, będzie w opisie filmu. No. Także trzymajcie się. Cześć!